słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto słowo Pańskie. O Panie, wzywa mi imię Twe. Nad bezkres fal podnoszę wzrok. Gdzie może drży w ramionach Twych wytchnienie me, bo Ciebie mam, jestem Może trochę dziwić, że Pan Jezus dzisiaj podaje przykład nieuczciwego rządcy, którego Pan pochwala go za ten czyn, że oszukał, że go okradł. Musimy jednak cały czas, czytając Ewangelię, pamiętać o tym, że nie jest to podręcznik ani historyczny, nie uczymy się z tego podręcznika geografii, ani zarządzania, tylko mamy się uczyć z niego właściwego postępowania, tego, abyśmy osiągnęli zbawienie. Czyli ta historia musi być odniesiona do naszego życia duchowego, przede wszystkim do naszego życia duchowego. I kiedy przeniesiemy to na grunt duchowy, to zobaczcie, że tym rządcą, który otrzymuje ten majątek, który ma zarządzać, to jest każdy z nas, bo każdy z nas od Boga otrzymuje życie, otrzymuje przede wszystkim wiarę i możliwość tego, aby gospodarować swoim majątkiem, swoimi zdolnościami, tym, co Pan Bóg nam wkłada w nasze ręce, w naszą duszę. I jakby analogicznie do tej historii, którą Pan Jezus opowiada o tym, że ten nieuczciwy rządca zobaczył, że ma mało czasu, bo za chwilę wyleci z pracy, więc zaczyna być rozrzutny, zaczyna rozdawać, co prawda coś, co nie należy do niego, ale chce zyskać sobie życzliwość, chce zasłużyć na to, aby chce zdobyć tę wdzięczność ludzi, którymi się otacza, których spotyka. I popatrzcie, gdy przełożymy to na nasze życie duchowe, trzeba się dzisiaj pytać, czy my też jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrafią dostrzec to, że z jednej strony my rzeczywiście za chwilę zostaniemy pozbawieni naszego zarządu. Co to znaczy? To znaczy, że za chwilę nasze życie się skończy. Nie mówię, że dzisiaj czy jutro, ale w najbliższym czasie nasze życie nie jest jakieś znowu specjalnie długie naprzeciw wieczności. I to, czym powinno się charakteryzować, to właśnie to, abyśmy byli rozrzutni, ale w sprawach duchowych. Co to znaczy? Byśmy byli rozrzutni, jeśli chodzi o przebaczenie, jeśli chodzi o miłosierdzie,
żebyśmy umieli okazać miłosierdzie komuś, komu się to miłosierdzie nie należy. Żebyśmy umieli przebaczyć komuś, komu to przebaczenie nie przysługuje. To jest właśnie ta rozrzutność, czyli inwestowanie duchowe w sprawy, które dotyczą naszego życia, a sprawy te będą dotyczyć naszej wieczności, bo kiedyś Pan Bóg nas właśnie z tej lekkomyślności, mówiąc w cudzysłowie, rozliczy, doceni to, że byliśmy właśnie tak duchowo rozrzutni, inwestowaliśmy w to nasze życie duchowe. Zresztą zauważcie, jak to jest, że człowiek pod względem pieniądza jest taki zaradny, umiemy kombinować w pozytywnym znaczeniu tego słowa, umiemy się o pieniądze starać, umiemy oszczędzać. A gdyby ta gorliwość została przełożona na nasze życie duchowe, gdyby nas charakteryzowała taka sama uwaga, takie samo skupienie w naszym życiu duchowym, gdybyśmy tak samo inwestowali w nasze życie duchowe, jak ono inaczej by wyglądało? O ile w pierwszej części odnieśliśmy nasze rozważania do spraw duchowych i tego, jak potrafimy trwonić w tak pozytywnym znaczeniu nasze zasoby duchowe, inwestować inaczej może w życie duchowe, gospodarować tymi darami, którymi Pan Bóg nas obdarzył, o tyle w tej drugiej części chciałbym się odnieść do rzeczy rzeczywiście materialnych, bo tym też możemy gospodarować, w to też jesteśmy bogaci. Nasze życie możemy rozgraniczyć właściwie takie dwie sfery, którym dzisiaj powinniśmy się przyjrzeć. Z jednej strony to jest czas, który jest nam dany i trzeba się zastanowić, czy czasem nie trwonimy tego, co Pan Bóg nam daje, nie marnujemy czasu, który Pan Bóg nam daje, albo przyjrzeć się temu, jak tymczasem gospodarujemy, jak wygląda nasz plan dnia. A w drugiej części należałoby się przyjrzeć naszym sprawom materialnym, jak my potrafimy dzielić się tym, co mamy materialnego. Czy jesteśmy w stanie dawać komuś coś dobrego i nie żałować tego, nie być po prostu sknerą, nie być jakąś osobą, która kurczywie trzyma się pieniądza. Warto też byłoby się przyjrzeć, jak wygląda ta nasza hojność. Przygotowując się do tego rozważania, przypomniałem sobie taką historię, łatwo ją znajdziecie w internecie. Historię, która opowiada o pewnym biednym człowieku, który siedząc sobie przy drodze sprzedawał jajka. Przychodzi pewna młoda kobieta, pyta o cenę tych jajek, on mówi, że każde jajko kosztuje 50 groszy. I ona odpowiada mu, wezmę 6, ale zapłacę za nie 2,50. W innym wypadku odchodzę. Ten człowiek potraktował to jako dobrą monetę, mówi, weź to za taką cenę, za jaką uważasz, może to dobry początek mojego dzisiejszego handlu, bo jeszcze nic nie udało mi się sprzedać. I ta kobieta zabiera ten towar, wsiada do swojego eleganckiego auta i ze swoją przyjaciółką jadą do restauracji po to, aby zjeść tam dobry obiad. Nie zjadły wszystkiego, rachunek, który miały zapłacić, wyniósł około 140 zł, ale ta kobieta, płacąc za swoje jedzenie, daje temu kelnernowi 150 zł i nie chce reszty. Ta historia jest o tyle ciekawa, że dla tego kelnera czy tego właściciela restauracji było to obojętne. Natomiast dla tego biednego człowieka, z którym się handlowała, z którym się targowała, było to bardzo ważne, aby uzyskać choć trochę więcej pieniędzy za tą usługę. W historii tej pada pytanie, dlaczego tak jest w naszym życiu, że nie jesteśmy hojni dla tych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, a jesteśmy hojni dla tych, którzy tej pomocy nie potrzebują. Wręcz przeciwnie, są obojętni na naszą hojność. W tej historii jest też opowieść pewnego człowieka, który mówi, zastanawiałem się i pytałem mojego ojca, ponieważ on często w swoim życiu
kupował od biednych ludzi niepotrzebne rzeczy, często za pieniądze, które przekraczały wartość tych przedmiotów, które kupował. I niepokojąc się o to, jak pisze ten mężczyzna, zapytałem mojego ojca, dlaczego tak robi. A on mi odpowiedział, że to jest miłosierdzie z godnością. Miłosierdzie z godnością. Potrafił się podzielić czymś dobrym i okazać szacunek tej osobie, z którą się dzieli. Warto w tym kontekście, kiedy mamy trwonić dla innych rzeczy materialne, warto również się na tym zastanowić, w jaki sposób ja daję coś od siebie dla drugiego człowieka, w jaki sposób okazuję miłosierdzie.